Wejdźmy do wnętrza tego ciągnika, gdzie zwrócicie Państwo uwagę na dość nietypową, aczkolwiek spotykaną w takich markach jak Fendt czy Massey Ferguson, jasną tapicerką. Jesteśmy w ciągniku Arbos 5130 i nie pozostało nam nic innego, jak tylko przyjrzeć się bliżej, jak ten ciągnik wygląda we wnętrzu kabiny. Rzeczą najważniejszą i chyba najbardziej przykuwającą uwagę, oprócz oczywiście na pierwszy rzut oka jasną tapicerką, jest tutaj wyświetlacz, 7-calowy wyświetlacz Arbos, który jest bardzo czytelny i zaskakująco technologicznie zaawansowany. Zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie możemy sobie tutaj wyświetlać wiele parametrów, a sam wyświetlacz, można powiedzieć, sięga poziomem niektórych samochodów luksusowych średniej półki. Natomiast tutaj z boku mamy wyświetlacz związany z instalacją pneumatyczną. No i tutaj taka ciekawostka, zwróćcie Państwo uwagę, tak jak w przypadku niektórych ciągników wysokiej półki, przytykiem często bywało to, że klimatyzacja nie posiada wylotów skierowanych na nogi, tak tutaj ta klimatyzacja faktycznie takie wyloty posiada. Jest to duży plus i wydaje mi się duża wygoda, szczególnie jeżeli niektórzy z Państwa mieli okazję doświadczyć jednej i drugiej opcji, siedząc we wnętrzu takiej właśnie kabiny. Zwróćcie Państwo uwagę, kolumna kierownicza, jej regulacja nie wymaga niczego innego, jak tylko przesunięcia jednego suwaka i dostosowania ewentualnie kierownicy do swoich własnych potrzeb i dostosowania do swojej własnej wygody. Zaraz obok kolumny kierowniczej i jej regulacji widoczny jest rewers, który w tym wydaniu jest rewersem mechanicznym, aczkolwiek niektórzy z Państwa już wiedzą, jest to ciągnik, który występuje w wersji z rewersem mechanicznym i w wersji z rewersem elektrohydraulicznym, czyli mówimy o tak zwanej wersji advanced. Rewers mechaniczny oparty o konstrukcję 13-calowego sprzęgła, oczywiście zakończony dźwignią zmiany biegów, która w tym przypadku jest 5-biegową dźwignią, no i charakterystyczny przycisk, który z boku w bardzo wygodny sposób pozwala mi na przełączenie się pomiędzy półbiegami, które zazwyczaj przełączamy pod obciążeniem. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj od razu, w zasadzie zmieniając delikatnie położenie mojej dłoni, mam pod palcami suwak związany z ręcznym hamulcem. Dalej idąc, mamy tutaj wszystkie możliwe dźwignie związane z regulacją wyjść hydraulicznych, których w tym ciągniku maksymalnie może być aż 4 pary z tyłu. Dalej mamy tutaj kontrolę tylnego podnośnika, włączanie i wyłączanie wałka WOM, włączanie, wyłączanie dyferencjału napędu na 4 koła, no i oczywiście mówimy o zakresach w postaci żółwia, zająca i ślimaka. Tutaj nieco niżej pod moją prawą ręką znajduje się kontrola podnośnika siłowa i pozycyjna. I w zasadzie, mówiąc wprost i otwarcie, pod moją prawą ręką mam całe oprzyrządowanie, które mogę obsługiwać w bardzo wygodny, komfortowy sposób przy użyciu tego tutaj podłokietnika, który jeszcze dodatkowo podpiera mój łokieć. Po lewej stronie natomiast pozostaje tylko i wyłącznie umiejscowienie takich przyrządów jak hamulec ręczny, no i regulacja obrotów wałka WOM. Tak jak Państwo widzicie, z lewej strony mam również radio, które zakończone jest dwoma głośnikami umiejscowionymi na suficie. I od cała filozofia związana z wnętrzem tejże nagrodzonej 2017 roku kabiny, która wraz z całym designem utworzyła całość zasługującą na jakże prestiżową nagrodę Red Dot Award. Bardzo ważną kwestią, którą należy szczególnie podkreślić, jest to, co ukazuje się naszym oczom po podniesieniu tejże maski, czyli to, o czym już wspomniałem, silnik Kohlera.
Zobaczcie Państwo, że tutaj za zestawem tych, co jest zdecydowaną zaletą tejże konstrukcji, za zestawem tych otwieranych chłodnic znajduje się silnik o pojemności 3,4 litra, nagrodzony w 2015 roku tytułem Diesel Roku, silnik Kohler 3404 KDI. Jest to silnik, który jest oparty o konstrukcję czterozaworową, oczywiście czterocylindrową. I mamy tutaj do czynienia z silnikiem bardzo, bardzo ekonomicznym. Co jest nietypowe w przypadku tejże marki Kohler, która jest zresztą postrzegana za jedną z najbardziej innowacyjnych marek związanych z silnikami na świecie, to jest to, że jest to silnik, który spełnił najnowocześniejsze normy emisji spalin bez filtra DPF, co eliminuje automatycznie niestety uciążliwy w codziennym korzystaniu i użytkowaniu element taki jak filtr cząstek stałych DPF. Silnik Kohler 3404 jest czymś, czego w żaden sposób nie trzeba reklamować.